Hej, hej. Witajcie serdecznie w Harranie. Lecimy do Yusufa. I będziemy musieli też poszukać Gaziego. Może najpierw sobie faktycznie zerknę, co ja tutaj mam. Mam zwykłą rurę, ale weźmy tą rurę, bo to nigdy nic nie wiadomo. O, jeżeli chodzi o zadania, to zamiast zrzutu, to ja najpierw wezmę Gaziego, bo to bym chciała zrobić na początek. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i załatwić sprawę z Yusufem, fałszywej antyzeny. Yusuf? Witaj w domu handlowym Yusufa. Jeśli trudno coś znaleźć, musisz znaleźć Yusufa. Czego tylko potrzebujesz, Yusuf to ma. Potrzebuję antyzyny. Cóż, ależ oczywiście. Przyjacielu, to twój szczęśliwy dzień. Nie, Yusuf. To twój szczęśliwy dzień, ponieważ masz okazję wyznać mi prawdę. Skąd wziąłeś podrobioną antyzynę, którą sprzedałeś Bahirowi? Bahir? Bahir powiadasz? A ja znam tego Bahira? Prawie umarł od tej fałszywej antyzyny, co mu sprzedałeś. Fałszywej? Na pewno? Mówisz, że jest do niczego? A właśnie kupiłem 10 apułek od tych gości i nieźle im zapłaciłem. Jakich gości? No cóż, to dość drażliwy temat. Jakich gości, Yusuf? Kończy mi się cierpliwość. Koło apteki jest taki budynek. Mieszka w nim paru ocalałych. Nie wiem ilu. Nigdy nie byłem w środku. Oni mają lekarstwa. Nawet niektóre prawdziwe. Chyba z apteki. Ale pich są też własne specyfiki. Facet, z którym handlowałem, nazywa się Bento. Musisz spalić pozostałe fiolki. Ale kosztowały mnie kupę forsy. Będą cię kosztować nie tylko pieniądze, jeśli się dowiem, że dalej je sprzedajesz. Okej. Bento. Jak takie japońskie pudełeczko na drugie śniadanko, nie? O, Achim, nie chcesz pogadać, ale fotelik masz zacny. Okej. Okay. Niżej. Niżej. I lecimy. Śmigamy. Na dół. Zajdziemy do Gaziego. Nie wiem, czy tutaj pójdziemy też zrobić to zadanie i załatwimy kolesi Yusufa. Bo ja wiem, że tam było ich kilku i trzeba się było z nimi bić, a ja jeszcze jestem sierotka, więc tak wiecie. Nie? Chyba jeszcze chwilę poczekam, aż trochę się wzmocnię. Co my mamy tutaj? Ktoś, kto chce z nami gadać? W razie chyba nie. Jakby na zewnątrz nie było nic. Na razie chyba nikt nie chce z nami gadać. Od kwatermistrza chyba wszystko zabraliśmy, tak jest. No to... to lecimy na dół. Gdzie ty jesteś, Gaz? Sprawdź aptekę. Nie chcę sprawdzać apteki. Mamy tam daleko, ale najpierw jeszcze sobie weźmiemy... Zaznaczymy bezpieczną strefę i ją sobie odblokujemy, bo to jest dość istotne, żeby mieć je odblokowane. Żeby potem się nie musieć martwić o to, gdzie się schować. Crane? Tu Lena. Słucham. Znaleźliśmy kolejne dwie fiolki fałszywej antyzyny. Brecken gotuje się z wściekłości. Nie dziwię się. Co z Bahirem? Jego stan jest stabilny, ale gdybyśmy zajęli się nim 10 minut później, byłoby już po nim. To śmiertelna trucizna, Crane. Wyeliminowanie tych drani to teraz priorytet. Rozumiem. Kidoki. Tam jest bezpieczna strefa przed nami. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Dobra. Prawie się zrąbałam. Wiem, że jestem w pobliżu bezpiecznej strefy, którą muszę odblokować, wiem. Zastanawiam się, jak tam wpaść. Dobra, mogę wpaść tędy. Od razu zamknąć drzwi, żeby było łatwiej. Jakby nie zamknęła, to jeszcze by to
towarzystwo znalazło. Nie no, spadaj. Jakoś tak. Pojedynczok. No i znowu. Idź sobie. Poszło. No i bardzo dobrze. Że się jeszcze o nią potknął. Siła mi wzrosła i świetnie. Jeszcze? O, wyściu. Nie dotykamy rzeczy pod prądem. Wzięła. Dobra, gdzie? Tu. Byłam przy tym i obiegłam się dookoła. No cóż. Tylko ja tak potrafię. Weźmiemy sobie rurkę. Mamy łóżeczko. Jeszcze ktoś? Serio? No, teraz na pewno nie wstanie. Tak na pewności. Mieszkanie Gaziego. To my sobie od miejsca do miejsca to zrobimy. Słuchajcie, przecież... A co tutaj jest? Puszeczka. O, ja nie sprzedałam tych wszystkich rzeczy, które tu poznajdowałam. Chociaż byliśmy na mieście, znaleźliśmy całkiem sporo fajnych fajności. Broń jest nieskuteczna, chcę naprawić. W tą stronę. I? Trafię? Trafiłam. Aż dziw, że dałam radę. O, tam jest ktoś, kto potrzebuje naszej pomocy w jakiś sposób. Trudno, gościu. Muszę się poczekać, bo potrzebuję iść gdzie indziej. Potrzebuję iść tam. Wiem, że jestem w pobliżu strefy. I właśnie chcę tu wejść. Tam są trzy. Dobra, zamykamy. Siu. A jednak wlazło. Jesteście. No i teraz jest spokój. Jeszcze ktoś harczy? Już chyba na zewnątrz. Przynajmniej taką nadzieję, że to już nie tutaj. Harczenie, słuchaj, gdzie jest skrzynka? Tu. No, otwieraj. Chwila, jaka 19:30? Miałam taką godzinę na zegarku. A? Czekajcie, coś mi nie gra. No dobra, najpierw sobie poziom siły odblokujemy, skoro już tu jesteśmy. Tak jest, chcemy to. I przetrwanie. I co sobie odblokujemy? Więcej miejsca na broń. Zawsze tu będziemy mogli podnieść więcej. A tu mamy pierwszą figureczkę. Pierwszy posążek. Przedmioty kolekcjonerskie. Patrzcie, mamy notatkę, którą znaleźliśmy wcześniej. Będziemy mieli jeszcze... Mamy... Dziennik bojowy, proszę bardzo.
Mamy jeden posążek ze stu i nie mamy flag. A jakoś nigdy... gdzie się nie... Nie przykładałam do tego, żeby je jakoś znaleźć. Mapa. Gazi. Gaziego. Dobra, lecimy do Gaziego. Może jeszcze wezmę apteczkę sobie przy okazji. To troszeczkę... A, gdzie w... I się władowałam. No przecież tylko ja tak potrafię. Słuchajcie, ja już dobrze wiem, że to Gaziego mieszka pod tą estakadą, natomiast my musimy do niego iść jak troszeczkę na okrętkę. Aż tam inaczej przejścia nie ma za bardzo. Okej, okay. Tędy. Ich lub. Tworzymy sobie zawsze to. Nie, pusty akurat. No, musiał być pusty, nie? Jak mnie naszło na otwieranie, to on pusty. O, tu chociaż coś jest. Gdzie palna ciecze elektronika. O, palną cieczą. Podlać. Miło. Podlać towarzystwo. Hopla. No i jesteśmy na terenie. Ruszy Gazi. Ja już też wiem, do którego domu zapukać. Nie muszę wszędzie. Cześć, Gazi. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt zadowolony. Lepiej zrób tak, żeby mama była zadowolona. Gazi? Ja też. Tak samo się nazywamy. Czy jesteś z wypożyczalni filmów? Nazywam się Crane. Crane? Crane brzmi jak kran, jak tran, jak waran, i trochę jak plan, i klan, i taki inny pan, i... Mogę wejść? Nie wolno. Nie możesz. Dziś ja i mama mamy specjalny dzień. Dziś jest dzień mamy, a to najważniejszy dzień na całym świecie. Czalni filmów? Czemu ciągle o to pytasz? Miałeś przynieść film o mnie. Ma tytuł Charlie i cały jest o mnie i o tym, jak ja jestem mądry. Gazi, wpuścisz mnie, jak przyniosę ci ten film? Jasne, możesz obejrzeć go z nami. Dziś jest dzień mamy i jeśli mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Aha, jeszcze chciałaby czekoladę. Tak, mama chce czekoladę. Chyba się trochę zagalopowałeś. Nie kłóć się z Gazim. To bez sensu. Tak mówią ludzie w aptece. No właśnie. Więc my się też z Gazim kłócić nie będziemy. Film. Okej, okay, a później sobie złapiemy czekoladki. Dla mamy. Bo jak mama nie jest zadowolona, to nikt zadowolony. Że trzeba o mamu nie dbać. Tak ja swoją drogą niedługo dzień matki, nie? Znaczy niedługo. Dobra, jeszcze trochę do niego, ale... Ale wiecie, pamiętajcie o nim. Ważny dzień. Wasze mamy są ważne. Dobra, to lecimy. Już się zmachałam, zmęczyłam, pewnie. Tyk, 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 dawaj tu. Dawaj tu. Lecimy. Musimy spod tej estakady się dostać. I przelecieć. Opsa na drugą stronę. A w sumie to... Czemu nie tak? To był dobry cios. To był bardzo fajny cios. Wyszedł przez przypadek. Ale cóż. Dobra. To tam sobie rzucimy. I teraz spróbujemy się tutaj dostać. A nie teraz.
udało. Już też wiem, gdzie tu iść, bo... Charlie, czemu mam cię? Dlaczego ja... A nie, nie mam. Bo mi się, że... O! A nie. Z panem to ja nie chcę rozmawiać. Okej, okay, wyjdźmy stąd. I lećmy. O, czekoladki dla mamy. No nie, gościu, gdzie żeś przyszedł? Wziął mnie i wystraszył normalnie. Nie mam ochoty bić się z nimi wszystkimi. To jakoś tak... niekoniecznie. Chociaż wiecie co, pokażę wam coś fajnego. Bo ja lubię niektóre rzeczy. Tu. Tam proszę przyjść. Tak, proszę przyjść tam. Teraz robimy tak. Nie! Nie! Nie to! Nie to! Nie tak miało być! Nie tak miało być! Nie tak miało być! Nie tak miało być! Idź sobie! Matyldo! Jezu! Czy ja żyję? Jeszcze żyję. Tam jeszcze jedna petarda. Jeszcze petardunia. Idzie gościu ode mnie. Zadziałał mi! Idź sobie! Tam! Ich towarzystwo idzie tam. Tam. Sio, a ja sobie szybciutko pozbieram. Przepraszam. No. Bardzo was przepraszam. To zupełnie niechcący. Ja jeszcze jestem przy okazji przy tym sklepie, do którego miałem wejść. O kurka. Słuchajcie, jakiś kłaczek normalnie. Kłaczek. Nie podoba mi się to. No dobra, uciekamy. Ja spróbuję się nie udusić. Dobra, stopuję grę na chwilę. No, przez chwilę było ciężko. To szkłaczek taki, że ho-ho. Naprawdę. Ojejka. Ale już jest okej. Okay. Już jest dobrze. Znaczy chyba. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że jest dobrze. Jeszcze tylko zerknę. Dobra. Uff.
oddychać, już mogę mówić, przynajmniej mam taką nadzieję. Ale no... A jednak nie. No cóż. O. Skrzyneczka. A ja chcę do skrzyneczki. Ja lubię skrzyneczki. Gwoździe i kawa. No, za kawę dostaniemy trochę szmalu. Pomocy, gdzie? Gdzie jesteś, człowieku? Tutaj. Bo tu ci pomogę. Znowu musiałeś się ładować w kolejnego. Dzięki, bracie. Już miałem dać za wygraną. Dawaj, szermierza, dostaliśmy całkiem fajnie. Przyda się. No to... Gazi! Tak! Subcio! Po prostu... Pięknie. To było zrobione pięknie. Stajcie za nim gdziekolwiek dalej i cokolwiek dalej. To ja bym chciała najpierw jeszcze... To mogę zrobić? Mamy rurkę, to możemy to zrobić na jakiejś rurce. Okej. Ale mamy też... No dobra, napraw to jeszcze przy okazji, naprawię tą rurkę. I jeszcze sobie dodamy do niej szermierza, wyważenie. Czy ja wiem, poręczność większa? Nie. Chyba nie będę na razie tego robić, natomiast na pewno w planach potrzebujemy zrobić apteczki. Nie żeby jakoś tam, nie? Ale wiecie, potrzebujemy po prostu chociaż ze dwie. Okej. I petardy też się przydadzą. Przydadzą się petardy, przydadzą. No, cześć Gazi. Tak? Masz tu filmy i czekoladki. Niech tylko mama to zobaczy. Gazi znów wygrywa! Brawa dla Gaziego! No fajnie. No trudno, będę musiał wejść przez dach. Pierwszym razem grając tutaj naszukałam się tego wejścia strasznie. Teraz już wiem, gdzie i którędy. Ale... Wiecie, niby tu są rury, nie? Widać, że żółta. Ale dla mnie to wcale nie było jakieś bardzo mocno oczywiste, że to tutaj. Okej, hopsa. Dobra, lecimy dalej. Musimy przejść tam. Dobra, to jeszcze kawał drogi przed nami. Jak znam życie, wpadnę do Gaziego i znowu sobie krzywdę zrobię. To mogę wziąć. Okej. Okay. Ja mam, że na początku naprawdę dość długo tutaj szukałam, którędy, jak, gdzie. A teraz już wiem, że do Gaziego należy wpaść z przytupem. Robiłam trochę hałasu, ale to jest na szczęście teren ogrodzony, więc raczej nam się tutaj nie pojawi towarzystwo. Będzie sobie czekało za płot. Cóż my tu mamy? Mamy łazieneczkę. W łazieneczce mamy... O, proszę. I ostrze. Ostrze się przyda. Ostrze do rzucania pewnie w przyszłości będę trochę robić. Co mamy tutaj? Kolejna kawka. Klawa, której teoretycznie jeść nie trzeba by. Cześć Gazi. No i cześć Gazi. Zobaczcie, ja najlepsza mama pod słońcem. Mama ogląda.
Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Tak. Serio. No dobra. Kupiamy to, zobaczcie, jak pobiega z jego wygląda. Notateczka, to weźmiemy. Proszę bardzo, może włączymy wam. O, patrzcie. O, patrzcie. Tu są kotki, jakieś laleczki. Proszę bardzo. No i oczywiście wyjście górą. Wyjście górą i my teraz musimy wrócić do domku. Okej. No i kolejny kłaczek. Niewykorzystany punkt umiejętności? Pokaż mi to. Zwinność. Co my byśmy mogli robić? Albo zrzut judo, albo... Naciśnij alt. A tu? Ślizg. Przepraszam was bardzo, normalnie nie wiem, co jest, kłaczek jakiś znowu. Spróbujmy ten rzut judo. Z reguły biorę w ślizg. Więc teraz sobie spróbujemy inaczej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie będę tego testować od razu, wybaczcie. Przetestuję to za jakiś czas. Może na tym pojedynczym gościu? No, prawie trafiłam w klawisz. Prawie mi się udało. Prawie. Bardzo was przepraszam, słuchajcie. Nie wiem, co się dzieje. Wszystko niby z głosem, okej. Miałam kilka dni odpoczynku, więc powinno być w porządku, a tutaj proszę bardzo. Wodę popijam. A i tak jakiś kłaczek się przyczepił. I może jeszcze coś po głosie. Przeziębienia przez chwilę przechodziło. Na początku majówki. Teraz już jest w miarę, ale weekend przed majóweczką. No. Było ciężko. Tu ktoś jest. Jeszcze wyżej? Nie, no niżej. Ale tu nie wejdę. To jak? Tędy? Tędy też nie wejdę. Potrzebujesz nowego sprzętu, stary? Tak, tylko że ty siedzisz gdzieś u góry, a ja miałam jakiś problem z dotarciem do ciebie. No nie no. Czurka. No. Haranie, nie trafisz lepiej. No. Nie ja. Warte. No o, i następny, subcio. Mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. Cieszę się, facet, że masz coś wyjątkowego, tylko że ja bym chciała do ciebie wejść. Hej, mam teraz coś naprawdę wyjątkowego. Co, i mam z tobą załatwić to? Tędy! Super!
stawnicz po prostu. Aj, sprzedaj. Nie sprzedam mu kosztowności tutaj, mogę mu sprzedać bez rurkę. I klucz. A zresztą niech sobie radzi sam. Resztę sprzedamy w wieży. Słuchajcie, jakoś tak... Może i szpiegiem jesteśmy, ale mimo wszystko. Okej. Okay. I chlup. Niebezpieczna strefa. I nie chcę jej. Nie teraz. No, serio! Ja nie umiem korzystać z tego rzutu. Może mi się kiedyś uda, ale... Może muszę wyczuć timing po prostu. Co w moim wypadku jest prawie nierealne, macie świadomość, nie? Ale spoko. Hopla. No i bardzo dobrze. I ja bym chciała tu do góry. No i czemu nie mogę? No, a przy nie, to nie, no to po schodach wejdziemy, jakby spoko. Chyba. Jedziemy do doktor Leny oddać jej. Gdzie jest wojsko? Leki? Psa. Damy. Potem zastanowimy się, co dalej, czy główne zadanko, bo właściwie z GR możemy się skontaktować, czemu nie oni nam powiedzą, co mamy robić dalej. Natomiast zastanawiam się jeszcze nad jednym, czy iść do tej apteki tam i ten, wiecie, no, zadanie z Yusufem, tak, że jego kumpli tam wykończyć, nie mam wiem, czy naprawdę. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie. Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. No, to dziękujemy. Było miło. Było miło. Idziemy się ogarnąć. A, nie podjechałam do kwatermistrza. Podjadę do niego od... Ja może jeszcze bym tak weszła na pięterko. Sierotka. Dobra. I teraz do windy. Podjedziemy do kwatermistrza. Weźmiemy sobie od niego przydział dzienny. W sklepie sprzedamy wszystkie kosztowności. I przygotujemy się na kolejny dzień. W Haranie. Okej, lecimy. Cześć, kwatermistrz, masz coś? No, nóż tylko. No dobrze, zawsze to jest coś. Czasami czuję, jakby na zewnątrz nie było. Zawsze to coś możemy tutaj, proszę bardzo, sprzedać. Sprzedamy wszystkie kosztowności. Sprzedamy nożyk. Czy pan coś ma dla nas ciekawego? Nóż ma 37, młotek, klucz francuski. Za 1000 klucz. Ech. Kurka. Broni wręcz. Kupić plan pijawy? A, wezmę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pijawa. Pijawa, broń do walki wręcz. Może to być zwykła rura. Pokaż mi. Ekstra ofertę. Pokaż mi. Mamy te rury zmodyfikowane. No, szału nie ma. Ale
Zawsze to coś. Dobra, słuchajcie, ja się przygotuję do kolejnego wyjścia zwierzę. Sprawdzę, które zadanko zrobić. Czy na przykład kontaktować się faktycznie z GHR, czy jednak najpierw załatwić zadanie poboczne. Spotkamy się w następnym odcineczku. Dzięki pięknie za czas spędzony wspólnie. Do zobaczyska. Hej, hej!